rozmów z gwiazdami, czyli Marcin śpiewa z gwiazdami. Dzisiaj na pewno zaśpiewa za chwilę z Sargisem Daftianem. Mam nadzieję, że się nie pomyliłem, że nie przekręciłem nazwiska. A więc przenosimy się do Warszawy. Halo, Marcin. Marcin Wolniak, Marcin śpiewa z gwiazdami w Polskim Radiu Londyn, a dziś mój i wasz kolejny gość, a jest nim tegoroczny laureat festiwalu w Opolu, koncertu Debiuty. Wcześniej był również laureatem Szansy na Sukces, tej nowej Szansy na Sukces, która wróciła w odświeżonej formule. Sargis Daftian. Cześć, Sargis. Cześć, cześć, Marcin. Witam wszystkich słuchaczy Radia Londyn. Jest mi bardzo miło gościć u was na odbiornikach. Sargis, jesteś zwycięzcą tegorocznego konkursu debiutów na festiwalu w Opolu. Tak. Powiedz z perspektywy czasu, co ci dał udział w tym konkursie i czy nie było na przykład by łatwiej wystartować w The Voice of Poland? Czy to Opole jest jeszcze potrzebne i czy jest przydatne? Przede wszystkim uważam, że wszystko, co się stało w moim życiu, stało się po coś. Tak też było z festiwalem w Opolu. Na pewno co mi dało? Na pewno dało dużą energię do pracy, do moich dalszych zmagań, a co więcej, między innymi dzięki występowi na festiwalu w Opolu zaśpiewałem podczas trasy koncertowej kochanej Edyty Górniak w Kazimierzu Dolnym, gdzie miałem możliwość zaprezentowania się z swoją debiutancką piosenką pod tytułem Powiedz. Pani Edycie spodobała się ta piosenka i zaprosiła mnie do tego, żebym zaśpiewał, i tak też się stało. Dzięki też festiwalowi w Opolu napisałem drugą piosenkę, która nosi tytuł Tam, gdzie ja. No właśnie, twój drugi singiel, Tam, gdzie ja, usłyszymy go zaraz po zakończeniu naszej rozmowy. Ten singiel miał ostatnio premierę, opowiedz nam coś więcej o tej piosence. Ta piosenka na pewno powstała. Napisałem ją po tych wszystkich wydarzeniach, które miały miejsce w moim życiu, czyli programie Szansa na Sukces, po której miałem możliwość zaśpiewania na koncercie Życia Mała Garść, organizowany przez Natalię Kukulską, gdzie poznałem plejadę polskich gwiazd, ale także po festiwalu w Opolu, po premierze mojej pierwszej piosenki, gdzie tak naprawdę te emocje sięgały zenitu i byłem bardzo szczęśliwy z tego powodu. Dlatego też w tej piosence opisałem to szczęście, ale też opisałem swoje przemyślenia na temat mojej przyszłości i w tej piosence także się zastanawiam, jak będzie dalej i czy to, co mi zostało dane, czy będzie przeze mnie dobrze wykorzystane w przyszłości. Wielu słuchaczy zapewne zastanawia się, skąd pochodzisz, skąd twoje orientalne imię i jakie masz uczucia wobec tej twojej ojczyzny, w sensie krainy twoich przodków. Ja jestem Ormianinem, pochodzę z Armenii. Jakie uczucia? Bardzo dobre. Jest to moja ojczyzna. Kocham swój kraj zarówno tak samo jak i kraj, w którym mieszkam, czyli Polskę. Bardzo często wracam do Armenii i wspominam. I oczywiście jakby ta kultura u mnie się zachowała poprzez to, że w swoim otoczeniu mam dużo też Ormian. A czy teraz, patrząc na Polskę z perspektywy osoby, która tutaj mieszka i tak jak powiedziałeś przed chwilą, która kocha ten kraj, czy uważasz, że Polska to jest obecnie kraj, w którym akceptuje się różnorodne kultury, tradycje, religie? Kraj, który jest w dużym stopniu tolerancyjny, czy wręcz przeciwnie, spotykasz się z takimi przejawami nietolerancji? Znaczy, trzeba zaznaczyć na pewno to, że Polska przez wiele lat w przeszłości była jednym z najbardziej tolerancyjnych krajów tak naprawdę, która przyjmowała do swoich granic takie narody jak Żydów, czy Ormian, czy inne narodowości, które dawniej miały wolność wyznania i tak dalej. Dziś oczywiście ponad 90% mieszkańców Polski to Polacy. Jeśli chodzi o moje doświadczenia, spotkałem się oczywiście nieraz z jakimiś troszkę krzywymi spojrzeniami z racji tego, na przykład jak wyglądam, czy niektórzy widzą może we mnie kogoś niechcianego, ale w większości absolutnie nie. Uważam, że Polska też to mój dom, jeden z dwóch, które mam, ponieważ tutaj od małego żyję, tutaj się uczę, tutaj mam przyjaciół, tu mam znajomych. Czuję się bardzo dobrze w tym kraju i uważam, że jest dobrze, jeśli chodzi o tolerancję, choć wiadomo, że mamy tak naprawdę wszyscy, bo to nie chodzi tylko o Polaków, dużo do nauki, jeśli chodzi o tolerancję, ale myślę, że będzie jeszcze lepiej, bo młode pokolenia, które teraz są i w przyszłości zapełnią grono dorosłych ludzi, którzy będą decydować o tym kraju, myślę, że jest bardziej świadome, mają swoje zdanie i też są bardziej tolerancyjni. Ty wygrałeś debiuty, zapewne próbujesz się po prostu przebić w tej branży muzycznej jako taki młody, utalentowany człowiek, więc powiedz, czy jest łatwo, czy wprost przeciwnie, spodziewałeś się, że będzie łatwiej? Jak to jest z docieraniem właśnie do rozgłośni radiowych, z docieraniem do odbiorcy, do swoich fanów, czy też do wytwórni fonograficznych, bo wiem, że na razie wydajesz to wszystko pod własnym nazwiskiem i własnym kosztem. Tak, jak najbardziej. Teraz druga piosenka wyszła w pełni
przeze mnie, bez udziału żadnej wytwórni. Czy jest łatwo? Oczywiście, że nie. Ale muszę powiedzieć, że to też mnie bardzo dużo nauczyło. Oczywiście jest bardzo dużo ludzi, która mi w tym pomagała i okazała mi dużo serca i pomagała mi, niektórzy nawet bezinteresownie, ale musiałem się sam z tym zmierzyć, z organizacją tego wszystkiego, więc myślę, że było mi to potrzebne po to, żeby zobaczyć, ile pracy się z tym wiąże. Nie jest łatwo, oczywiście, że nie jest łatwo. Jeśli chodzi o wytwórnię, w planach mam, na razie jeszcze trwają dyskusje, więc zobaczymy, jak to będzie. Myślę, że coraz lepiej. Jakie są twoje inspiracje? Jakie są twoje idole? Co chciałbyś zawrzeć na swoim pierwszym debiutanckim albumie? Jakiego rodzaju byłaby to muzyka? Moim najważniejszym czynnikiem, który musi być w muzyce, to są wyraźnie pokazane emocje, czyli najchętniej śpiewałbym piosenki, które opowiadają jakąś historię, są takie monumentalne, wielkie. Jeżeli chodzi o moich ulubionych artystów, można powiedzieć, z których czerpię inspirację, to oczywiście wspomnę Adele, jest to jedna z moich ulubionych piosenkarek, ale także już troszkę dawniejszym, może nieznany aż tak słuchaczom młodszym, Charles Aznavour, który między innymi też był Ormianinem mieszkającym poza granicami swojego kraju. Przede wszystkim emocje. Chciałbym, żeby ta płyta była dobra, dlatego też nie będę się śpieszył tyle szybko wydać, tylko będę pracował nad tym, żeby wszystko było idealne. I tak jak chcę ja. Oprócz twoich planów muzycznych, oprócz tego rozwoju muzycznego, jest jeszcze przecież edukacja, jest szkoła. Więc powiedz trochę o swoich rówieśnikach. Jak oni reagują na te twoje sukcesy pierwsze? Czy cię wspierają, czy dopingują? Czy możesz na nich liczyć? Czy wręcz odwrotnie, podkładają nogi może z jakiejś zazdrości dziwnej? Nie wiem. Szczerze mówiąc, wprost nie spotkałem się z żadną zazdrością. Jeśli jest, to naprawdę skryta. Większość otaczających mnie ludzi w szkole jest bardzo za mną i muszę oczywiście przypomnieć, że podczas festiwalu w Opolu, można powiedzieć, cała delegacja ze szkoły przyszła, cała prawie moja klasa, i którzy wspierali mnie na widowni w Opolu. Teraz też tak jest. Cieszą się moimi sukcesami. Mam nadzieję, że tak będzie dalej. Kto nie chce mieć gwiazdy za kolegę, prawda? Nie gwiazdy. Jeszcze nie czujesz się jeszcze gwiazdą, ale aspirujesz. Może nie chciałbym nazywać tego bycia gwiazdą, tylko raczej może właśnie wokalistą, piosenkarzem, czyli artystą po prostu, niż gwiazdą, bo tak naprawdę nie chodzi mi o to, żeby świecić, tak się nazywać, tylko może bardziej zainteresować odbiorców swoją muzyką. Dobra, ale w tym programie jesteś gwiazdą, ponieważ to jest program Marcin Śpiewa z Gwiazdami. Zaraz zagramy twój drugi singiel, który się nazywa Tam, gdzie ja. No ale zanim zagramy, no to może uda nam się razem zaśpiewać. Nie ćwiczymy, tylko śpiewamy totalnie na tak zwanym spontanie. Jest to nowa piosenka, ja przesłuchałem ją kilka razy, bardzo mi się podoba, zresztą zaraz będziecie się mogli o tym przekonać. Ja zacznę może refren, a ty wejdziesz w połowie, okej? Okay? Próbujemy? W połowie refrenu, dobrze. Niesie mnie wiatr, porywa rytm, chcę iść dalej w świat, otwierać dobre drzwi. A kiedy ciemność, a kiedy mgła, chcę zawsze trafiać tam, gdzie ja. Sargis Dawcian w Polskim Radiu Londyn i jego nowy singiel Tam, gdzie ja. Pozdrawiamy. Zapraszamy. Oszalałe drzewa tańczą w burzy rytm, grom z jasnego nieba, potem błysk. Księżyc pełni tarczy swą odsłania, w głębokim mroku świeci się jak znicz.